uczestniczy w Wolnej Polsce już oficjalnie od 21 roku, czyli też niemalże 100 lat, ale to nie jest to, by można powiedzieć, to jest krótko. Tak jak Polska istnieje już 1050 od chrztu, prawda, to Zakon Maltański jest obecny na ziemiach polskich już 860 lat. Do dzisiaj w Poznaniu jest dzielnica Malta, o czym to jest nasz dowód naszej pierwszej tutaj zaistnienia na tych ziemiach. Więc towarzyszymy na dobre i na złe. Jednym z takich właśnie aktów pomocy czy wsparcia ze strony zakonu był szpital maltański w czasie Powstania Warszawskiego. Wtedy w tych trudnych czasach skrzyknęło się sporo ludzi i przez okres powstania pomagaliśmy wielu osobom. W tej chwili pomagamy w takich akcjach jak ta. Ale dlaczego? Dlatego, że uważamy, że te 30 lokalizacji nagle przebija się do mediów, nie tylko do lokalnych, ale także i do ogólnopolskich. I jak to może nam być przydatne? Ja dziękuję za waszą obecność, bo my współpracujemy i krzewimy dobrą nowinę. Chcę powiedzieć, że zakon ma wyjątkowego patrona, jest nim Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel właśnie w dobie Adwentu przygotowywał ówczesnych ludzi do przyjścia Chrystusa. No, nie mamy tych ambicji, ale głosił dobrą nowinę, prawda? Głosił, wołał, żeby się przygotować, prostować drogi i równać pagórki przed Chrystusem. W każdym z nas jest Chrystus. Uważam, że Zakon Maltański właśnie przez taką akcję głosi dobrą nowinę i na to zawołanie odpowiadają możni tego świata i sponsorzy, i organizatorzy, i politycy, i błogosławią temu zdarzeniu także lokalni hierarchowie i tutaj nasza ekscelencja jest tego najlepszym dowodem. Także chcę bardzo dziękować, podziękować w pierwszym rzędzie za duchowe przywództwo, zwłaszcza w takim okresie ze strony Kościoła i jego przedstawicieli i chcę podziękować gospodarzowi materialnemu, panu Witoldowi Kisale i organizatorom i sponsorom także władzom politycznym. Bardzo dziękuję i wesołych świąt na te tegoroczne święta. Dziękuję bardzo.